Siemanko, witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym odcinku może nie będzie jeszcze jak zrobić świat o Waszym pitbajku, ale chciałbym Wam pokazać, jakie części będą Wam potrzebne i co musicie wiedzieć, ponieważ już jeden odcinek ze świateł jest na kanale YouTube. Oczywiście daję Wam link tutaj w rogu do ekranu. Rogu ekranu możecie sobie wbić. Tam to będzie działać przeważnie na jednocewkowej statorze, jak i instalacji na cewkach zmasowanych. Ale o co chodzi z tymi cewkami zmasowanymi, niezmasowanymi, zaraz Wam pokażę w dalszej części tego filmu. Jedną z najważniejszych rzeczy, które nam będą potrzebne, musicie mieć jakiś miernik. To będzie takie najprostsze, najłatwiejsze, a miernik, jak będziecie mieć, na pewno Wam się w przyszłych projektach, nie projektach, sprawdzaniu różnych części może przydać. Jakiś taki prosty mierniczek, nie musi być za nie wiadomo jakie pieniądze. Oczywiście będziecie potrzebować jakąś lampę. Ta lampa to jest 18 albo 24, właśnie nie wiem, bo nie ma oznaczeń. Nie piszę na nie, ale to jest 18 albo 24 W. Jaką Wam polecam? Polecam Wam lampę 15-watową. 15, 18 W. Taką lampę Wam polecam do Waszego pitbajka. Ewentualnie opcjonalnie. Opcjonalnie lampa na ogon. Tylko w następnym Wam odcinku pokażę w środku, ewentualnie, bo ten LED mi się spalił, więc pokażę Wam, jak wymienić tutaj LEDa. Będziecie potrzebować regulator napięcia, musi być regulator napięcia. Taki regulator możecie pozyskać ze skutera, składa, z jakiegoś crossa chińskiego. Prawie że każdy Chińczyk będzie coś takiego miał. Na 4 piny. Wyłącznik i zapłonu, znaczy wyłącznik, przełącznik, włącznik świateł. Ja w moim wypadku wykorzystałem włącznik, wyłącznik zapłonu, bo wyłącznik zapłonu mam tutaj, ale występują też w pitbajkach takie wyłączniki zapłonu. Ja w moim wypadku wykorzystałem ten oto wyłącznik zapłonu jako włącznik i wyłącznik świateł. I teoretycznie będzie to na tyle części, ile Wam potrzeba, czyli potrzeba Wam lampę opcjonalnie tylną, potrzeba Wam regulator napięcia i potrzeba Wam wyłącznik świateł. To jest tylko i wyłącznie do tej prostej instalacji, czyli instalacji z silnika bez jakiegokolwiek akumulatora. I dobra, jak wiecie, co Wam mniej więcej potrzeba, oczywiście też będzie potrzeba troszeczkę kabli, ale tego nie wliczałem, jak i opcjonalnie, ale nie ma przymusu, taką kostkę, ją można tak samo pozyskać, znajdziecie ją gdzieś na internecie albo coś, taką na 4 piny, ewentualnie możecie ją z jakiegoś skutera chińskiego, crossa, nie crossa, tak samo taką kostkę pozyskać. Ewentualnie wystarczą same wsuwki, lecz będziecie musieli zadbać o to, żeby te kable Wam się tutaj jakimś cudem nie postykały. Więc na samych wsuwkach też można to zrobić. A o jakie wsuwki mi chodzi? Już Wam pokazuję. Dokładnie konektorki, a nie wsuwki. Możecie sobie pozarabiać. I też to będzie działać, lecz no, trzeba już bardziej uważać, żeby to Wam się tam nie styknęło i potem instalacja się nie zajarała. Teraz najważniejsza rzecz, z którą jest najwięcej problemów. Nie sugerujcie się deklami, od razu Wam mówię, bo to są dekle od 110 z rozrusznikiem. Tym się nie sugerujcie, to nie jest istotne. Istotne są statory. Tak samo mogą się delikatnie Wasze statory różnić, ale tym też się nie sugerujcie, bo to prawie że to jest jeden pier. Tu macie najzwyklejszy stator, jednocewkowy można powiedzieć, czyli jedna cewka prądotwórcza, ta tutaj czarna, to ona jest cewka od wysokiego napięcia, a prąd Wam robi tylko i wyłącznie ta na dole. A tu macie cewkę
tu macie stator sześciocewkowy, mianowicie jedna cewka jest tutaj cewka wysokiego napięcia, a te resztę 5, widzicie, 5, są to cewki prądotwórcze. Na pierwszy rzut oka, no różni się tym, że jest więcej miedzi, więc ten stator może przetrwać więcej, może wyprodukować więcej prądu, lecz na chwilę obecną nie jestem w stanie Wam powiedzieć ile, bo nie dokopałem się do takich danych, ale na pewno więcej pociągnie. Ten stator pociągnie mniej. No, ale to nie jest sama w sobie różnica. Teraz Wam pokażę, czemu w Loncinie, gdzie Loncin ma ten z mojego odcinka, co Wam pokazywałem, ma taki stator, wszystko to działało, a przeważnie ludzie, którzy mają taki stator, tamten schemat, to co tam pokazałem na tym odcinku, nie chce działać. Pali Wam lampy, nie lampy, po prostu macie z tym problemy. Tu Wam pokażę ten stator z bliższa, żebyście to lepiej widzieli. Posiada on tak samo jak tamten. Tutaj też się tym nie sugerujcie, bo akurat w tym wypadku będzie to kabel do prądu, będzie to kabel żółty i biały. Przeważnie w pitbike'ach są dwa żółte, to też nie jest istotne. Tak Wam opowiem od razu, że to nie jest tak samo istotne. Więc ten kabel, ten stator ma dwa kable prądotwórcze. I tutaj tak samo się nie sugerujcie, bo to jest od jakiegoś quada, albo właśnie nie wiem, od jakiegoś chyba szosowego motorka. Tu też się tym nie sugerujcie, że jest taka kostka. To też nie jest istotne, ale w tym wypadku tak samo mamy żółty i biały. No ale przeważnie no, są dwa żółte. No. Przeważnie są dwa żółte albo żółte i białe. To też nie jest... O, tu jakaś pajęczyna. To też nie jest istotne. Istotne jest to, co Wam zaraz właśnie pokażę. Do tego będzie Wam potrzebny właśnie miernik, żebyście sprawdzili, którego schematu macie się trzymać. Na tym odcinku Wam ten schemat pokażę tak pokrótce. Wszystko dokładnie, krok po kroku, jak podpiąć, co i jak. Opowiem Wam w kolejnym odcinku, w takim typowo, jak już będę podłączał, nie? Więc w dzisiejszym odcinku będzie to tylko takie zapoznanie się i powiedzenie Wam, co Wam potrzeba, co musicie wiedzieć, jakiego schematu się trzymać. Są dwa rodzaje podpięć, w zależności jaki macie stator. Na cewki zmasowane i na cewki niezmasowane. Jak to sprawdzić, jakie macie cewki? Do tego będzie potrzebny, tak jak wspomniałem, miernik, który musimy ustawić do sprawdzania zwarcia. Nie wiem, jak się to dokładnie nazywa, ale po prostu jak ustawicie w tej pozycji, jak będzie zwarcie, to będzie Wam, jak będzie zwarcie, to będzie Wam piszczeć. Oporność tu się sprawdza, czy mało, że będzie zwarcie pokazywać. No, ja tak nie jestem jakimś tam elektrykiem, jestem mechanikiem, samoukiem. O. I teraz, co musimy wiedzieć, jak mamy to sprawdzić, czy nasze cewki są zmasowane, czy nie zmasowane. Podpinamy się pod jeden kabel, żółty albo biały, to jest obojętne, który, więc jedną elektrodę podłączamy, ja w moim wypadku pod żółty, a drugą elektrodą dotykamy obudowy silnika, obojętnie, masy silnika. Uwaga, i sprawdzamy, czy piszczy. Widzicie? Podepnę się teraz pod biały, teraz się podepnę pod biały przewód. Który to jest? To jest ten. Żeby nie było, że tylko na jednym jest. Widzicie? Na jednym przewodzie i na drugim przewodzie jest połączenie z obudową, z masą. Widzicie? Z obudową, z masą jest połączone, więc wychodzi na to, że ten stator jest
ma cewki, cewkę dokładnie, tą cewkę ma zmasowaną, więc jeśli macie w ten sposób, wam piszczy tutaj, jak dotykacie się przewodów, dotykacie się masy silnika, że macie cewki zmasowane, możecie podpinać u was światła tak samo, jak są w Lącinie. W tym filmiku, co wam pokazywałem, tam odsyłałem was do rogu ekranu, na róg ekranu, no po prostu, no, tam kliknijcie sobie, ewentualnie podepnijcie, tak jak tam pokazałem wam na filmiku. Pewnie się ludzie już domyślacie, jak będzie z tym, w tym wypadku. Wtykamy tutaj elektrodę, jest na pewno połączona, i dotykamy obudowy. O kurde, widzicie? Tutaj są te cewki zmasowane przy tym statorze. Tu są cewki zmasowane tak samo. Widzicie? Wygląda, że to jest na stator. Tu też macie dobry przykład, że wydawałoby się, że to jest stator na cewki niezmasowane, ale wychodzi na to, że są zmasowane. Czyli w tym wypadku podłączam tak samo jak przy tym pierwszym statorze, czyli no, jak w Lącinie, w tym odcinku. Podejdziemy teraz do pitganga. Dobra, jesteśmy teraz przy pitgangu. Nie wiem, czy będziecie to wszystko widzieć, co ja tu robię. Mam tutaj ten cały miernik ustawiony tak jak wcześniej. Jest zwarcie. Wystają mi dwa kable, te dwa, w moim akurat wypadku dwa żółte, ze statora, ze środka, one idą tutaj ze statora. Podłączamy jedną elektrodę, jak widzicie, dotyka się na pewno, i drugą elektrodą dotykamy silnika. Nic nie piszczy. Drugi przewód, dotykamy się, nie piszczy. Czyli te cewki są w środku, w silniku, odizolowane. Nie ma połączenia. Nie ma połączenia, czyli w tym akurat wypadku u mnie w pitgangu są cewki niezmasowane. No jak widzieliście, u mnie w pitgangu są cewki niezmasowane. Tutaj akurat dwa statory, co wam pokazywałem. Nawet się zdziwiłem, że ten jest na cewki zmasowane tak samo, ale przynajmniej udało się, że macie taki przykład, że możecie się wprowadzić w błąd. Najlepiej wtedy właśnie wziąć miernik i sprawdzić, chyba że gdzieś tu jest kabel przetarty, no ale na to wychodzi, że tu są cewki zmasowane tak samo. No i wziąć, podpiąć i sprawdzić, znaczy podpiąć, no, sprawdzić miernikiem, czy macie cewki zmasowane, czy macie cewki niezmasowane. Wcześniej tak samo na filmiku wam się wyświetlały schematy, jak ja to na przykład u mnie podpiąłem. Schematy przedstawiały, jak podpiąć to bez akumulatora, by działało. W pitgangu, w tym schemacie, coście mieli na cewki niezmasowane. Akurat w moim wypadku podpiąłem to na prąd stały. Mogę teraz mieszać, możecie mnie nie zrozumieć, ale podpiąłem tak jakby pod plus i minus, a w Lącinie, wtedy co wam pokazywałem, to podpiąłem to pod prąd zmienny. Ale dokładniej to wam wszystko wytłumaczę w kolejnym odcinku, o co to chodzi. O. No. Tyle, no więc wiecie, co wam potrzeba. Wiecie, jak sprawdzić, jakie macie cewki. No i przygotujcie sobie części ewentualnie na następny odcinek, w którym już naprawdę wam pokażę, jak to podpiąć. No myślę, że w ciągu 1-2 dni coś takiego, taki odcinek się ukaże. Ja tutaj wszystkie części mam. No i tyle, no. Pokażę wam w taki bardziej przyjanuszowany sposób, czyli bez tej kostki, że się da. O, coś takiego, i tutaj wam pokażę, że te wsuwki pasują. Widzicie? Sueczki pasują, nawet weźmiemy jeszcze jedną. No, sueczki, ten konektorki. No, widzicie?
Tylko trzeba będzie uważać, żeby czasami jak pociągnął się te kable, gdzieś żeby się to nie podotykało, nie? No mi się wydaje, że to będzie chyba ciężko, jak ktoś ładnie to wszystko wypodpina. Ale jest to tak samo bez tej kostki możliwe, lecz no nie ukrywam, że to musicie mieć. Bez tego nie będzie wam to działać. Po prostu, no działać będzie, na wolnych może obrotach, ale jak przygazujecie, to spalicie lampę, więc to jest bardzo istotne. Jeśli chcecie zrobić sobie instalację bez akumulatora, czy nawet z akumulatorem, bez tego wam nie będzie działać. Jeszcze raz powtarzam. Takie coś występuje w skuterach chińskich, wszelakich, jak i crossach, nie crossach, quadach. Mi się wydaje, nie wiem co, czemu odpowiada ta kostka kolory, ale mi się wydaje, że to nie jest aż tak bardzo istotne, czy będzie biały, czarny, zielony kolor tej kostki tutaj na początku. Mi się wydaje, że to nie będzie tak zbytnio istotne. No i tyle, bylebyście mieli coś takiego. No i kończąc, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeszcze raz zachęcam was do zorganizowania sobie takich części. Podobało się, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. Może się będzie ukazywać więcej takich odcinków, jeśli wam się to spodoba. Ja się z wami żegnam, do następnego. Strzałeczka, hej. Jak wazu, nie. Do następnego, na razie, trzymajcie się, hej.